Trzeba się skupić na tym, co mnie czeka we wtorek. A co mnie czeka we wtorek? Zapytasz. To ja ci powiem, że we wtorek czeka mnie matura. Wiesz? Mało tego. Matura, którą będę poprawiał trzeci raz. No nie, i nagrywam ten film po to, żeby sobie przypomnieć kiedyś tam, że miałem maturę i po prostu, że mam nadzieję, że ją zdam. Nie, to nie samą nadzieją człowiek żyje. Nie, to nie tak działa. Poprawiam matematykę trzeci raz i wziąłem korepetycję po raz pierwszy w życiu. Wiesz, w sensie nigdy nie byłem na korepetycjach. Niesamowite, nie? Przez całe życie. Podstawówka, gimnazjum, czy też technikum. Żadnych korków, nigdy. Stwierdziłem, że nie potrzebuję. Ale nadszedł ten moment, kiedy maturę trzeba zdać. Powiedziałem sobie, że dosyć tego, no kurde. Miałem chyba 24% najwięcej. Teraz przede mną trzecia poprawka. Powtarzam się. Kiedy czas na naukę? A już ci tłumaczę. Czas na naukę jest wtedy, kiedy mam wolne. Kiedy... Co ty gadasz? Bułkę sobie jem, wiesz? To jest teraz istotne. Godzina pierwsza w nocy, a ja muszę wstać. A ja muszę wstać koło 10. Fajnie by było. Maturę mam, wiesz? Wiesz o tym? Matura za 2 dni. Dobra, zmieńmy tą scenę, człowieku. Oduczyłem się gadania do kamery. Coś jest nie tak. O, bo mi się przypomniało. Wiem, co chciałem powiedzieć. Przede mną duże zmiany w życiu, że tak powiem. Bo za 2 dni mam maturę. Idę spać. Wstaję w poniedziałek. W poniedziałek modlę się w pracy i przypominam sobie podstawy, żeby zdać tą maturę. Następnie kończy się poniedziałek. Wracam do domu przed północą, czyli poniedziałek się jeszcze nie kończy. Wstaję o 8 na maturę. Wasze zdrowie. Jeżeli ktoś się trafi na ten film, kto też poprawia matmę, to po prostu życzę powodzenia. Poza maturą i poza przeprowadzką, która mnie czeka we wrześniu, myślę, że wrócę na normalne tory. Będziemy się widzieć na vlogach już treningowych i już takich lifestyle'owych, gdzie wrócę ja. W każdym bądź razie chciałem zrobić ten film po to, żeby przesłać wam wiadomość, że nie ma mnie, bo jestem na korkach i jedyne co mam teraz w głowie to przeprowadzkę i maturę. We wtorek matura, a we wrześniu będzie nowy pokój streamera. I wszystko będzie lepiej. Nie wiem, co chciałem powiedzieć. Nagrywałem kiedyś vloga z jedzenia bułki. Twoje zdrowie. Świetna bułka. Co? Co ja powiedziałem?
świetna bułka. Świetna bułka, świetna. Teraz sobie uświadamiam, że to naprawdę są ostatnie dni w tym pokoju. A więc czas go wam pokazać, czego nigdy nie robiłem. Piękny syf. Tak wyglądał pokój streamerski. Ale to jeszcze w osobnym filmie zobaczycie. I uświadamiam sobie, że to jest naprawdę jedno z ostatnich dni w tym pokoju. To co? Widzimy się niebawem, jak zawsze, tak? Dobrze, a tymczasem lecę montować film. Wam życzę miłej nocki. Pierwsza 07. Bardzo spontaniczny film, ale dla mnie ważny, że tak powiem. Dla mnie bardzo istotny. Widzimy się w nowym pokoju, w nowym miejscu. Jeszcze raz, co powiem, to, że we wtorek matura. O, chyba tego nie mówiłeś. A ciepłe dni uciekają. W każdym bądź razie do nowego pokoju na pewno będą potrzebne LEDy. Zabieram wszystko ze sobą, czyli sprzęt, i widzimy się w nowym miejscu. Dosyć gadania, lecę spać. Nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. Dawno nie było pytań w nowym formacie, więc jeżeli masz jakieś pytanie, to zapraszam, zadaj pytanie, pogadajmy. A tymczasem już ostateczny raz żegnam się. Miłej nocki życzę. Bęk. Do zobaczenia. Na. Rozwaliłbym kamerę. Jezus.